A z nami świeżo po występie zespół Lordofon. Powiedzcie właśnie, Lordofon, skąd nazwa? Nazwa powstała nie wiadomo jak, po prostu kiedyś nazwaliśmy jakiś nasz utwór robiony dla żartów, tak? Chyba Jurek to wymyślił, nie mam pojęcia. To były dyskusje. Ten kawałek się, na pewno można powiedzieć, że ten kawałek nazywał się Moja Ośka i mówił o ciężkim życiu na polskim osiedlu. To był nasz pierwszy rapowy kawałek, jak jeszcze nie robiliśmy rapowych kawałków. Chcę tylko powiedzieć, że my mieszkaliśmy w dzieciństwie w jednorodzinnych domach, więc to był kawałek dla jaj zrobiony. Tak, a pełna nazwa to jest Lordofon West Coast Customs. A, czyli trochę dla żartu, trochę randomowo, trochę jakieś skojarzenia. No dokładnie dobrze, tak. Rozumiemy. A powiedzcie, jesteście po pierwszej trasie koncertowej, wolicie występy na żywo, czy może raczej w studiu nagrywanie? Obie strony tego przedsięwzięcia nazywanego muzyką są świetne. Nie ma nic lepszego niż taki dobry koncert, gdzie widać na twarzach ludzi radość i nie ma nic lepszego niż zamknąć się na kilka dni w studiu z tym oto panem i po prostu być w takim stanie medytacji przez kilka dni, w którym po prostu wymyślamy i stajemy się trochę jednym ciałem podczas tego. Każda forma ma swoje plusy, na pewno jeżeli chodzi o występy na żywo, to jest to, że tylko nie widzimy swoich dwóch mord, tylko mamy ludzi, z którymi możemy się komunikować i na żywo obserwować, jak oni doświadczają muzyki, którą gramy i chcemy sprzedać tą energię, którą wcześniej jakoś tam zaplanowaliśmy sobie, robiąc kawałki we dwójkę i mamy nadzieję, że to wychodzi. Też w waszym gronie fanów jest bardzo dużo studentów. Spodziewaliście się tak dobrego odbioru od strony młodych ludzi, wydając wasz album? To jest bardzo w ogóle ciekawe, że o tym mówisz, bo rzeczywiście kilka razy usłyszeliśmy, że ktoś nazwał naszą muzykę muzyką studencką i gdzieś tam rzeczywiście jest tych studentów trochę. Jak patrzymy na statystyki nasze na Spotify i tak dalej, no to rzeczywiście 20-26, nie? To jest nasz główna demografia. Czemu tak jest? To jest pytanie chyba do jakiejś siły nad nami, no bo nie staramy się na pewno trafiać konkretnie w takie osoby, ale bardzo się cieszymy, że z nami są. Super. A jednym z motywów przewodnich była tęsknota za czasami sprzed pandemii. Czy może atmosfera Juvenali przypomina wam trochę te beztroskie czasy? Jak najbardziej. No, dla nas ten okres pandemii był taki, że my w okresie pandemii wydaliśmy albumy, przez co nie mieliśmy okazji koncertować. Jak w końcu doszło do tego, że możemy koncertować, to nadrabiamy to, czego nie doświadczyliśmy w tym okresie, w którym naturalnie to przychodzi, jak się wydaje muzykę. To prawda. W ogóle też fajne jest to, że my przed pandemią pracowaliśmy sobie w korpo obaj i gdzieś tam to nasze dzieciństwo się skończyło, a po pandemii zaczęliśmy już grać koncerty, bo wydaliśmy w międzyczasie dwie płyty i kurczę, no tak przeżywamy trochę drugą młodość, nie żebyśmy byli starzy, ale przed pandemią nie sądziłem, że po pandemii nasze życie będzie wyglądać tak, jak wygląda teraz, więc to jest świetne. Myślę, że w ogóle to, że nawiązujemy do tych czasów, nie tyle sprzed pandemii, ale też 2010, może być odpowiedzią, czemu sporo studentów nas słucha, bo to jest okres, gdzie większość z tych osób w tym roku miała swoje lata takiego dojrzewania i młodości, więc Tak, my jesteśmy, gdzie się podziały tamte prywatki, tylko w 2024 roku po prostu. No tak, bo wasz w sumie największy taki pik, zyskanie największych fanów było podczas chyba pandemii nawet, tak, gdzie największych fanów zyskaliście. Wtedy, najwięcej fanów w ogóle nam przyszło po ostatniej płycie, a wtedy debiutowaliśmy i jakoś chyba tak się udało, że płyta nasza druga powstawała w pandemii, robiliśmy ją zdalnie w ogóle w innych mieszkaniach i wydaje mi się, że udało nam się trochę może uchwycić ten klimat wtedy. Mam nadzieję. Główną siłą podczas pandemii musiał być dla nas internet i tam próbowaliśmy się przebić i od ostatnich dwóch lat nadrabiamy to i ludzie mogą nas zobaczyć na żywo. Jak wyglądamy i mam nadzieję, że są pozytywnie zaskoczeni. Taka ciekawostka, wydaliśmy naszą pierwszą płytę Koło, ona trafiła do Empików. Nie, czy Plastelinę. Ona trafiła do Empików i bardzo się jaraliśmy, bo dla nas to było coś niesamowitego, że płyta w Empiku się może znaleźć.
Dwa dni później był lockdown. Dosłownie, nie? 2-3 dni później. Więc no, jesteśmy dziećmi pandemii, lordofon, tak można nazwać. Też musieliście przez to przełożyć te wszystkie występy na żywo, koncerty. Jakie emocje wam towarzyszyły podczas tych pierwszych występów? Czy teraz podobnie się stresujecie może, występując na żywo? Będziemy stresować zawsze i zawsze się stresowaliśmy, ale nie wiem, co chciałem powiedzieć. Myślę, że teraz jest, w porównaniu do pierwszych koncertów, jest więcej zabawy, bo tego stresu było znacznie więcej. Oczywiście teraz też jest stres, ale wtedy było go znacznie więcej. Te skoki adrenaliny były takie, że jak kończyliśmy grać pierwsze koncerty, to nadawaliśmy się tylko do tego, żeby pójść do hotelu i pójść spać. A teraz jest tak, że jeszcze po koncercie trochę odreagowujemy emocje. Tak. Wspomniałeś o zabawie. Jakbyście mieli opcję bawić się na juwenaliach, czy występować, co byście wybrali? Najlepiej byłoby wybrać to i to, i to zamierzamy dzisiaj robić właśnie, bo zaraz idziemy słuchać Lemon, bo właśnie gra teraz zespół Lemon, bardzo lubimy i pozdrawiamy. Tak, i właśnie to jest fajne, że zawsze jak gramy gdzieś na juwenaliach, na festiwalach, no to też staramy się korzystać z samego wydarzenia. Chyba najlepiej wspominamy zawsze te wydarzenia, w których po koncercie jeszcze nie kończyliśmy naszej obecności w danym miejscu, tylko sobie szliśmy, z ludźmi gadaliśmy i dalej się bawiliśmy po prostu, czy to na koncertach, czy to gadając z naszymi słuchaczami. Słuchajcie, niestety już to było ostatnie pytanie. Super, z wami się przeprowadzało wywiad i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.